Oprogramowanie Auditor Set łączy w jednej aplikacji trzy graficzne moduły obliczeniowe. Do projektowania instalacji centralnego ogrzewania, centralnego chłodzenia oraz instalacji wodociągowych. W danych ogólnych możemy wybrać, które systemy będą projektowane w danym pliku, czy wszystkie, czy tylko wybrane. Takie podejście umożliwia lepszą koordynację projektów wszystkich systemów oraz separację, tak aby w danej chwili projektować tylko jeden system i na nim się koncentrować. W trakcie pracy z programem możliwe jest wyświetlanie wszystkich projektowanych systemów. Umożliwia to m.in. wykrywanie potencjalnych kolizji. Projektując dany system, w wielu przypadkach wygodnie jest jednak wybrać wyświetlanie tylko jednego systemu, na przykład systemu wodociągowego. Wówczas pozostałe systemy wyświetlane są w sposób przeszarzony. Stopień przeszarzenia można regulować za pomocą paska. Możliwe jest również zupełne wyłączenie pozostałych systemów, dzięki czemu możemy skoncentrować się tylko na jednym z nich. Teraz instalację można projektować zarówno w sposób tradycyjny, to jest na rozwinięciu, jak i bardziej nowoczesną metodą, czyli na rzutach. W przypadku projektowania na rzutach tworzony jest pełny trójwymiarowy model instalacji. Jednak użytkownik rysuje go na rzutach płaskich. Tak jest dużo łatwiej i szybciej. Natomiast trzeci wymiar generowany jest automatycznie przez program w oparciu o dane o poziomach elementów instalacji, które najczęściej są w bardzo dużej mierze powtarzalne. Projektowaną instalację program prezentuje w postaci wizualizacji 3D. Instalację można oglądać w całym budynku, bądź tylko na wybranej kondygnacji. Wówczas elementy pozostałych kondygnacji wyświetlane są w sposób przeszarzony. Stopień przeszarzenia można regulować za pomocą paska znajdującego się z prawej strony ekranu. Można również zupełnie wyłączyć wyświetlanie pozostałych kondygnacji. Możliwe jest również wyświetlenie rzutu architektury. Architektura specjalnie wyświetlana jest w sposób spłaszczony, tak aby nie zasłaniała elementów instalacji. Można również włączyć wyświetlanie stref pomieszczeń. Program wyposażono w oddzielny moduł do projektowania instalacji centralnego chłodzenia. Umożliwia to lepszą kontrolę nad tworzoną dokumentacją techniczną, jak również wykonywanie osobnych zestawień materiałowych. W programie zastosowano technikę aktywnych selektorów przewodów. Jeśli żaden z segmentów przewodu nie jest zaznaczony, wówczas zaznaczenie i przesunięcie selektora spowoduje przesunięcie bez rozłączania przewodów. Jeśli jednak chcielibyśmy rozłączyć przewód, wówczas wystarczy zaznaczyć jeden z segmentów i wtedy przesunięcie selektora spowoduje rozłączenie przewodu. Możliwe jest również zaznaczenie szeregu selektorów z wciśniętym klawiszem Shift. Wówczas przesuwanie powoduje równoległe przesuwanie szeregu selektorów. Technika ta umożliwia na przykład łatwą korektę przewodów przyłączeniowych ogrzewań podłogowych. Program umożliwia import rzutów architektonicznych, tzw. podkładów budowlanych, z programu Revit. W tym celu należy wybrać menu plik i polecenie import podkładów budowlanych z GBXML. Następnie należy wskazać odpowiedni plik GBXML, który został tworzony za pomocą wtyczki do programu Revit. Następnie po sprawdzeniu konwersji opisów pomieszczeń z Revita do Auditora zostaną dodane kondygnacje,
które odpowiadają poziomom stworzonym w programie Revit. Systemy zaprojektowane w programie Auditor Set mogą następnie zostać wyeksportowane do programu Revit. W tym celu należy wybrać menu plik i polecenie eksportuj dane bądź wyniki do pliku Revit. Najczęściej będziemy korzystać z funkcji eksportu wyników, chociaż można eksportować również dane. Należy wpisać odpowiednią nazwę pliku pośredniego i zapisać go na dysku. Może następnie zostać zaimportowany do programu Revit za pomocą specjalnej wtyczki. Moduł do zarządzania licencjami dostępny jest obecnie nie tylko w postaci osobnej aplikacji, ale również z poziomu aplikacji głównej. W celu jego uruchomienia wybieramy menu Pomoc i następnie pozycję Licencja. W tym module możemy wprowadzić posiadany numer licencyjny, w zależności co posiadamy, albo licencję na cały pakiet, bądź numer licencyjny danego modułu. Jeśli nie zainstalujemy licencji na dany moduł, wówczas program działa w tym zakresie w trybie przeglądarki. To znaczy umożliwia przeglądanie instalacji zaprojektowanej wcześniej w celu na przykład oceny ryzyka kolizji bez możliwości jej edycji. Możliwa jest również praca bez żadnych licencji. Wówczas program działa jako przeglądarka wszystkich systemów. Umożliwia to na przykład udostępnienie naszego projektu nawet osobom nieposiadającym licencji na program Auditor Set.